Ale o czym miałem mówić? Szanowni Państwo, przedstawiam Marcina. Nie mam puenty. Zgubiłem puentę. Pokazaliśmy swoje twarze, żeby się później nie okazało, że jesteśmy jakimiś tam anonimowymi. Dobra. You got to have the feeling. Sure as you're born. Get it together. Right on, right on. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Can we hit it like we did one more time? From the top. Can we hit it like that one more time? One more time. One more time. Let's hit it and quit. Can we hit it and quit? Yeah. Can we hit it and quit? Yeah. Can we hit it and quit? Yeah. Hit it. Nie będzie łatwo. Nie było łatwo. Cześć i witajcie. Ja jestem Marcin Soton-Sotoński, a to jest... Ron Fox. Runfos, jesteśmy właśnie w centrum miasta Southampton, a widzimy tutaj z przodu bramę. Przyjechaliśmy tutaj spytać Polaków, co sądzą na temat nowo powstającej naszej wspólnej telewizji Soton TV z południa Anglii. Zaraz zobaczycie efekty. Drodzy Państwo, będziemy musieli zamknąć naszą telewizję. Okazało się, że w Soton nie ma Polaków. Dobra, nie wierzycie, ale stoimy tu już 2 godziny i nie ma w ogóle Polaków. Nie ma Polaków w Soton. 27 tysięcy Polaków wyjechało, jak zobaczyło kamerę. Rewelacja. Dla mnie bomba. Zacznę jeszcze raz od początku, że staramy się tutaj razem z portalem Sotland.pl stworzyć telewizję polską. Taką lokalną noszą tutaj. No i chcemy stworzyć, stworzymy, bo praktycznie jest parę osób, grupa znaczna osób, która chce to stworzyć. Co pani myśli na ten temat? Takim pomysłu, który może co niedzielę w programy, które mogą informować Polaków przebywających w Southampton i w okolicach na ten temat. Jest dobry, bo jest nas już tutaj spora grupa, nie? Tak. No jest 27 tysięcy około Polaków. O, nawet nie wiedziałam. No całkiem mądry pomysł, nie ma sprawy. Przyda się. Wydaje mi się. Jest co prawda jakieś tam są urzędy już, które świadczą jakąś pomoc dla nas, nie? Bo zapewne siłą rzeczy wynikają gdzieś tam w naszym życiu. Także jestem za. Bardzo dużo osób jest za. Na razie nie znaleźliśmy nikogo, który się sprzeciwia temu. Tak. To jest fajny pomysł. Jest mało, jest tylko kilka gazet, niedużo mediów, które informują Polaków o sytuacji tutaj, a pomysłów jest wiele. Zapewne. No to w sumie to w całym świecie, gdziekolwiek Polacy, Polonia jest, to i coś takiego się tworzy, nie? Także to ja życzę Wam sukcesów. Może pani kogoś chce pozdrowić? Pozdrowić? No wszystkich znajomych, którzy mnie poznają, będą mieli okazję. Także serdecznie pozdrawiam. Wam życzę powodzenia. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Myślę, że to jest dobry pomysł, bo dużo Polaków nie umie na tyle języka, żeby rozumieć właśnie angielską telewizję, więc myślę, że to jest fajne. Też myślę, że to jest w porządku, bo ja w sumie mam angielską telewizję od 2 lat i nawet nie siedzę na niej, nie? Że jest takich osób, które nawet nie wiedzą, co się dzieje tutaj, nie? To jest prawda, nie? Czyli pochwalacie ten pomysł? Tak, bardzo fajny pomysł. Dobra, jak macie jakichś znajomych, zapraszam na portal sotland.pl, tam... No a teraz możecie pozdrowić. Pozdrawiamy całe Katowice, całe tysiąclecie, chłopaków z tysiąclecia, rodzinę przede wszystkim. Nie wiem, rodzinę mojej dziewczyny pięknej. No i przede wszystkim całą Polskę i moje Katowice piękne, nie? Okej, dzięki. Ja się dołączę do pozdrowień dla rodzinki. Można zrobić taki, dużo Polaków jest tutaj w Southampton, co faktycznie nie wie, co się dzieje.
w okolicach w ogóle. Można by było coś takiego zrobić, na pewno by miało to swój sens. Jak pan myśli, czy znajdzie to taki program zainteresowania wśród Polaków ogólnie? Myślę, że tak. Chociaż dużo Polaków tu przywozi swoją telewizję, bo wiadomo, jak się angielskiego nie zna, to nie ma co robić wieczorami. Ale myślę, jakby był polski program na antenie angielskiej, to myślę, że byłoby. Jeszcze nie wiemy w jakim wydaniu, czy to będzie internetowa, czy telewizja, czy na jakimś kanale angielskim, ale na pewno będzie darmowa. No, byłoby fajnie. Okay. Usłyszeć polski głos w angielskiej telewizji. Na pewno byłoby fajnie. Kogoś chce pan pozdrowić? Wszystkich Polaków. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Cześć Polacy, można nagrać? Świetnie, fajnie się składa. Z tego co wiem, to sklepy tylko są, tak? Połowy jakichś tam polskich produktów, to już jest dobre, elegancko. Mogłaby jakoś być polska telewizja. Plusik. A macie polski, macie, przepraszam, internet, dostęp do internetu? Tak, mamy internet, mamy i telewizję polską, już tak jak w Polsce żyjemy. Dobra, daj mi wytknąć. Pewna grupa osób z portalu Southland.pl wpadła na pomysł, że chce zrobić polską telewizję tutaj lokalną, prawdopodobnie internetową na początku, i zająć się na przykład tłumaczeniami i nagrywaniem informacji, które tu się dzieją w Soton dla Polaków, którzy, no, powiedzmy sobie, kiepsko rozmawiają i rozumieją język angielski. Tak, co myślicie na temat takiej lokalnej telewizji, która by pokazywała wydarzenia z Southampton? Uważam, że dobry pomysł. Co mogę więcej powiedzieć? Dobry pomysł, no. Dobra, bardzo się cieszę za te parę słów. Coś się będzie działo w końcu tutaj. Przez tyle lat nic się nie działo, to coś się będzie działo. A, jeszcze trochę Polaków, prawda? No, trochę jest. Może kogoś pozdrowić. A może pani chce kogoś pozdrowić? To bym musiała długo wymieniać, bo mam dużo znajomych tutaj. Wszystkich moich znajomych. To pozdrawiamy całą długą listę wszystkich znajomych. Co sądzicie na temat powstania takiej drobnej, lokalnej telewizji internetowej? Że brakuje czegoś takiego w Southampton, bo ludzie... Dzięki takiej telewizji możemy osiągnąć parę wiadomości ciekawych. W ogóle mi się wydaje, że pomożecie ludziom w ten sposób znaleźć pracę, bo to chyba najważniejsze. No, ale tak ogólnie mi się wydaje, że brakuje radia i telewizji polskiej w Southampton. No tak, polskojęzycznej ogólnie, która znaczy, że nie pomożecie, tylko pomożemy. To jest wspólna idea, to nie jest my, wy. To jesteśmy razem, Polacy, którzy robią to, ci, którzy mają oczywiście czas na to. Każdy tu może się do tej idei przyłączyć. Co myślisz na ten temat? Dużo byście nam pomogli, jeżeli była to telewizja. Chcemy... To jest świetna idea i wasze zaangażowanie to naprawdę mnie zaskoczyło, bo czegoś takiego się nie spodziewałem w Southampton, żebyście... Że ktoś będzie próbował w ogóle zrobić coś takiego, bo autentycznie, no, jestem za wami. No. Bardzo się cieszę. Bo, prawdę mówiąc, ja osobiście to już wyjeżdżam stąd, tak myślę, za tydzień rezygnuję z Anglii, bo jest ciężko, bo pracowałem na budowie ostatnio przez Champion i no, jest recesja, no, i także a w Polsce jest coraz lepiej, wydaje mi się, że wielu Polaków wyjedzie do kraju z powrotem. No ale większość to zostanie jednak jeszcze, chyba przez parę lat. A jak u ciebie? Też wyjeżdżasz czy zostajesz? Nie, mam zamiar zostać tutaj jak najdłużej. Na razie jest w porządku, także zobaczymy. No jeszcze jak będzie polska telewizja, radio. Czemu nie? Dokładnie. To jest właśnie naszym celem. Jestem za wami, no. Bardzo dzięki.